Janisz to Ostap. jakoś symboliczne, że w tym samym czasie, kiedy Janisz Ostap odmawia się miejsca na liście, znajduje się miejsce na tej liście dla mecenasa Giertycha. No, myślę, że to jest taki rzeczywiście podział światopoglądowy pomiędzy prawicą, czy ona jest prawicą pisowską, czy prawicą platformerską, a lewicą. I to po prostu bardzo mocno widać, że jednak światopoglądowo bardzo się różnimy i czy ktoś ma poglądy bardzo mocno prawicowe, czy mniej prawicowe, to w kwestiach praw kobiet, prawa do aborcji, jednak prawicy, czy to jest prawica PiS, czy Platformy, bliżej do mecenasa Giertycha i tych pomysłów o karaniu kobiet.